Witajcie, tak drogą szybką tylko wstępu. Jestem w okolicach Kosowa, pod Radomiem. A przywiodła mnie tutaj historia zbiorowych mogił. Okazuje się, że kilku. Tutaj mamy tablicę upamiętniającą na wjeździe do lasu. Las Kosowski, miejsce masowych egzekucji dokonanych przez niemieckiego okupanta w latach 1939-1944 na Polakach, Romach, Rosjanach oraz Żydach, których ciała pogrzebali tu w wielu zbiorowych mogiłach lub spalono, rozsypując prochy dla zatarcia śladów zbrodni. Społeczność miasta Radomia, 2011 rok. Szpalerem stoją u wrót doliny sypanej piaskiem łopaty szlakiem. Świadomi jednej, jedynej winy jesteśmy Polakiem. Jesteś Polakiem. Bez świadków, bez przyszłości już dni ich nie usłyszą. Ziemia wyżłobi ich kości, a las opowie ciszę. Dobra, lecimy tam już na tamte miejsce. No, nadal znajdujemy się w lesie pod Kosowem, koło Radomia. No, dzięki ludziom dobrej woli, którzy mi tutaj wytłumaczyli, że tutaj jest trochę więcej niż jedna zbiorowa mogiła. Wytłumaczyli, jak dojechać, i chwała im za to. Bo tutaj w tym miejscu naprawdę bardzo, bardzo dużo ludzi zginęło. Zobaczcie, jesteśmy na miejscu. Tradycyjnie ładnie ogrodzona. Miejsce uświęcone krwią 419 Polaków zamordowanych w bestialski sposób przez hitlerowskiego okupanta w latach 1940-1944. Cześć ich pamięci. Tutaj mamy jedną zbiorową mogiłę. I tutaj mamy drugą. Powiedzmy sobie szczerze, że łatwo nie było się tutaj dostać. Bo jest ona naprawdę ukryta w lesie i to ładny kawał od jakichkolwiek głównych dróg, ale tak jak mówię, dzięki ludziom dobrej woli udało mi się dotrzeć do tego miejsca. Ciężko się takie miejsca odwiedza, ale warto. Dobra, a ja teraz jadę do drugiego miejsca. Także widzimy się za moment. No, nadal jesteśmy pod Kosowem. No i szukamy miejsc pamięci. No i proszę bardzo, mamy następny. Tu spoczywają rozstrzelani przez Niemców w pierwszej egzekucji w dniu 23 października 1939 roku. Polscy patrioci. Tutaj mamy poszczególnione z imienia i nazwiska. Mogiła zadbana. Bardzo ładnie wygląda. Nic. A my szukamy dalej.